Dzień dobry, Szowo Polsko. Witam i zapraszam na piąty odcinek z cyklu Perełki z Title Tuesday. Dzisiaj pokażę Wam partię rozegraną czarnym kolorem z bardzo silnym zawodnikiem, jeśli chodzi o blice i bulety internetowe, czyli z Aleksandrem Bortnikiem. Zmieniona formuła, już poprzednia partia z Firuzzą była pokazana w ten sposób. Więc mam nadzieję, że to się przyjmie. No i co? I puszczamy partię. Dobra, następna partia. Ojej, z Bortnikiem. No właśnie, to jest przez ten mój ranking, no. Frajerski. Już muszę się z takimi ludźmi mierzyć. Co za dno. Jeszcze kolor powtórzyłem. Dobra, mamy końcówkę. Tak, tutaj może zatrzymam na chwilę. Sens ustawienia z G3 jest taki, że białe chcą grać szybko przez F4, skoczek F3, dlatego reaguję ruchem B5, żeby zdobyć trochę przestrzeni na drugim skrzydle i wymiana hetmanów akurat jest tutaj na rękę czarnym, pomimo tego, że pozbawiam się prawa do roszady, ale ta roszada nie jest tak ważna, jeżeli hetmany z szachownicy znikają. No i ten goniec tutaj nie jest ustawiony jakoś optymalnie w tej pozycji, strzela w swojego piona, więc najważniejsze dla mnie jest utrzymać po prostu punkt E5, żeby nigdy ten pionek nie mógł pójść na E5, bo jeżeli pójdzie, to ten goniec zaczyna fantastycznie grać. Pionek na B5 stoi fajnie, czekam na ruch B4, nie chcę go od razu grać, wolę użyć tego pionka B5 jako straszaka, ponieważ jeżeli zagram B4, to puszczam trochę białe pola, punkt A4, punkt C4, czego jeszcze nie chcę za bardzo robić. Jest dobrze. Jest końcówka, jest dobrze. F4, żeby walczyć o punkt E5. Ha. Tu? Koniec 3, dalszy nacisk na punkt E5. Co, nie mogę tu? Bo co? Aha, bo potem tu i tu. Zawiasa złapałem. Dobra, zagram tak. Może to nie jest najlepsze, ale mi się podoba. Kurczę, może zbić i potem goniec G5 najpierw wtrącić, nieprzyjemne. No nie lubię mieć czasami racji, widzowie. Muszę wam powiedzieć. Dzięki bardzo za prezentowanie 5 pakietów wspierania kanału Polski Związek Szachowy. Ta. Właśnie królem na C7 normalnie w tych pozycjach idę. Żeby te wieże były połączone. No niestety król C7 spotkałoby się z ruchem goniec F4. Nie dość, że broni pionka na E5, to grozi jeszcze E6 z szachem, prawda? Dlatego nie mogłem na to pozwolić, bo jeżeli pójdę na C7, goniec pójdzie na F4 i zejdę tym gdzieś królem z tego szacha, to wtedy zostanie zagrane H3 i wtedy już tego pionka na E5 nie zbije. Skoczek na G4 stoi bardzo dobrze, bo patrzę na pole F2, patrzę na pole E3 i jednocześnie chcę zbić na E5. Jeżeli postawię figurę na E5, ta pozycja na pewno będzie dobra. Więc to zmusiło mnie do pójścia królem na E8. Czy król E8 ma rację bytu? Powiedzmy, nie wiem.
Niestety już mam dużo gorszy czas, ale to 8 wygląda logicznie, dlatego tak zagrałem. Norma. Żeby nie wchodzić pod motywy po czarnych polach. Manna do 8, nigdy się nie powinien przytrafić. Dziwne uczucie. Wezmę tu, to będzie dobrze. Generalnie partia myślicieli, co? Widzowie. Bije na E5. Wszystko jest w porządku. Wzmacniam teraz jeszcze tego skoczka. Okej. Okay. Tu już stoi dobrze na pewno. Trochę lepiej. Stoję trochę lepiej. Nawet zdecydowanie lepiej, drodzy widzowie. Dlaczego? Dlatego, że mam po prostu lepszą strukturę pionową. Mam takie ładne piony, podczas gdy tutaj jest izolak na E4 i te pionki na G3, H3 też nie wyglądają dobrze. Proszę zauważyć, że ten pionek na H3 jest atakowany. Bardzo dobra struktura ograniczająca tego skoczka. Ten skoczek nie może nigdzie tutaj do przodu sensownie pójść. Broni pionka na E4, to jedyne. Ten goniec też jest ograniczony. Super skoczek na E5, no i goniec na tej przekątnej bardzo ładnie stoi. Także wszystko stoi tutaj wzorowo. Dzięki Mariusz Drewla za 25 zł. Ruch G4 znowu osłabia czarne pola. I jeszcze bardziej zamyka gońca białopolowego, białych. Po co on bierze na jeden poszedł? On coś kombinuje. Ale nie mam pojęcia, co on może kombinować. Co? Goniec D3? A, koń E2, koń G3 chce grać. Tak, możliwe, że goniec D3 było zagrane z taką ideą, żeby z tego skoczka, który tak jak mówiłem na C3 nic nie robi, żeby go po prostu poprawić. Ale no, ma problemy cały czas ze strukturą pionową. Przy takiej strukturze, drodzy widzowie, właśnie chce zagrać ruch G5, pionka na G4 przyblokować, następnie zagrać H5 i te piony są tutaj atakowane przez gońca, przez skoczka, więc nie daje mu czasu po prostu na przerzucenie się skoczkiem na G3. Okej. Życzę powodzenia, ziomek. On chyba musi bić na E5, co ciekawe. Goniec D3 to jest słaby ruch. Tu nie było chyba dobrych ruchów. Skoro go zmuszam do zbicia na E5. Dlaczego go zmuszam do bicia na E5? Chodzi o to, że jeżeli goniec był O3, ja tam bardzo szybko chciałem grać właśnie H5 i on nie miałby jak tych pionków ratować. Tu natomiast gońca wycofał i na chwilę przynajmniej zapobiega ruchowi H5. No ale oddał czarnopolaka, drodzy widzowie, więc czarne pola tutaj już do końca partii są moje. Nie dość, że mam czarnopolaka, to jeszcze mam pionki na czarnych polach, które tego gońca czarnopolowego nie ograniczają, więc obydwa moje gońce są fantastyczne. Podczas gdy jego goniec stoi tragicznie i skoczek na C3 stoi tragicznie. Również mój król stoi dużo lepiej od króla na B1, bo akcja się toczy na skrzydle królewskim i mój król jest dużo bliżej akcji. Więc to już jest kwestia techniki, żeby tę pozycję wygrać i mając jeszcze prawie 30 sekund więcej, nie powinno mi to sprawić nie ogarnia póki co tej partii trudności. Dobrze by było to wykorzystać. Koniem, no tak myślałem, że koniec bije. Jeśli wymienić wieżę, to zrobić sobie wolniaka od razu. Dzięki Cezary Kramp, co? 20 pakietów? Kurczę, flag.
Kolejny pionek na białym polu u białych. Teraz już tylko pilnuję, żeby żadnej kontry nie złapał. Skoczek cały czas jest odcięty od akcji. Pola F2, pola E3 są zabrane. A4, A6 nawet nie myśląc, czy bić, czy nie bić. Skoczek w końcu wyszedł na jakieś sensowne pole na D3, ale proszę zauważyć, drodzy widzowie, że no goniec na D4 cały czas dominuje i zagrane jest wieża C1, żeby zagrać po prostu C3, żeby w końcu te pionki na jakieś czarne pola poprzestawiać. Może do piona E5 się dobrać i jakąś kontrę tutaj stworzyć. No ale mój pionek G jest po pierwsze super groźny, no i po drugie mam aktywną wieżę, która może zaraz tu wejść. Pionek na E4 jest słaby, więc białe mają pozycję totalnie przegraną. No tylko takie nerwy związane z tym, że gram partię, powodowały, że jeszcze się nie czułem jakoś mega zrelaksowany i że najprostszego wariantu się bałem policzyć i zagrać. Ale pionek na E4 został wzięty. No i wieża H2 tutaj wygrywa partię, mimo że grając live nie byłem do końca zadowolony z tego posunięcia. To nie wiem, czegoś się obawiałem, bałem się duchów tak zwanych. Chodzi o to, że nie można tego gońca nawet wieżą pobronić, bo po prostu biorę tego gońca i po wieżę bije E2, bije na D3 z szachem, podwójne uderzenie, figura więcej i totalnie wygrana pozycja. Więc tutaj Bortnik już wiedział, że to nie było potrzebne. A może było? Zaraz, kocie. Zaraz, bo nagrywam film dla widzów, wiesz? No i tu już Bortnik powinien się poddać. Ale Bortnik lubi sobie do końca pograć. Internet zawsze jest nadzieja, że internet padnie. Z juniorem do końcówki, drodzy widzowie, z juniorem do końcówki. Tym razem mu się nie pofuksiło. Ale został zajechany, ojejku. Ale schrupany został w tej końcówce. Cyk, cyk, tu z tej strony. Dziach, ciach, tu, powolutku. Ten. Easy. Powiem wam, że to była chyba łatwiejsza wygrana niż te wygrane z dużo słabszymi zawodnikami po południu. Tak, no partia rzeczywiście nie należała do najtrudniejszych. Bortnik pozycyjnie ją rozegrał bardzo słabo. Jak tylko ta dynamika ustała na początku debiutu, jeśli chodzi o tego piona E5, mojego króla, jak tylko pozycja się ustabilizowała, to wtedy słabości strategiczne Bortnika były wręcz nie do uratowania. No i zaskakująco łatwa wygrana, jak na klasę przeciwnika, z którym grałem. Pamiętajcie, drodzy widzowie, mój kotek cały czas poszukuje atencji. Zaraz, kocie, wiesz? Pamiętajcie, drodzy widzowie, zostawić kciuka w górę pod filmem, jeżeli się wam podobała partia, jeżeli podobała wam się analiza. Zasubskrybujcie kanał YouTube Polski Związek Szachowy. Napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, a co nie. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku cyklu Perełki z Title Tuesday. Trzymajcie się.